Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na projekt Dango, czyli produkty, które mi się w ostatnim czasie skończyły. No i jak zwykle u mnie pokażę Wam, czym je zastępuję. Nie ma tego wiele, ale zawsze czegoś dowiedzieć się można. Ja bardzo lubię te filmiki, bo jaka może być lepsza recenzja niż po wykorzystaniu całego produktu do samego dna? Zacznę od włosów dzisiaj, no bo czemu nie? Lakier's Got To Be, lakier ze Schwarzkopf, o tak, z serii Got To Be, Volumania Big Volume Push-Up. Uwielbiam ten spray do włosów, lakier do włosów, pachnie przepięknie malinami, utrwala włosy, dodaje objętości, tak minimalnie, ja zawsze spryskuję u nasady, jak chcę więcej objętości i faktycznie to zadanie spełnia, jest naprawdę genialny, miałam kilka butelek, i nie wiem, dlaczego znowu go nie kupiłam, ale na pewno jeszcze do niego wrócę. A kupiłam coś takiego na spróbowanie. No nie wiem, utrwalać utrwalam, no ale objętości tutaj nie dodaję. To jest Tresemme, used by professionals. Może ten napis mnie skusił, że jest używane przez profesjonalistów. To jest Salon Finish Extra Hold, czwarta jakby moc, czyli prawie najmocniejsze. Kupiłam to, bo to jest dość dobra firma z tego, co słyszałam. Poza tym była ogromna butla, 500 ml, pół litra, w bardzo korzystnej cenie, więc kupiłam na spróbowanie. Jeszcze nie umiem za dużo o nim powiedzieć, ale co było głupotą? Głupotą było kupowanie takiej butli, bo ja sobie oczywiście myślę, kupię taki lakier i będę już miała z głowy na długo, nie będę się musiała martwić o lakier do włosów, ale po prostu podnieść rękę i spryskać z tym półlitrowym opakowaniem, jeszcze z tą puszką, strasznie ciężko. Nie róbcie, nie kupujcie takich dużych. Ale ogólnie jest ok, zobaczymy, co będzie dalej. Za to ten świetny, genialny i na pewno jeszcze nie raz się zaprzyjaźnimy i na pewno jeszcze nie raz się spotkamy. Dalej suchy szampon. Suchy szampon Batiste to jest mój ulubieniec od nie wiadomo kiedy, od kiedy go pierwszy raz spróbowałam, to się pokochaliśmy. Ratuje w kryzysowych, awaryjnych sytuacjach. Oczywiście nie zastępuje mycia głowy, absolutnie nie, ale włosy odświeża. Ten nadmiar sebum, gdzieś jakieś świecenie, jakieś coś tłuste, to on absolutnie to zbiera, zabiera. No i możemy jeszcze przez chwilę w takich włosach pochodzić. No i one też te szampony dodają lekko objętości, więc to jest super. Ja miałam wersję Tropical, która się skończyła i kupiłam wersję Floral and Flirty Blush. Ten zapach jest zdecydowanie lepszy, ten jakoś nie do końca mi pasuje. Jest znośny, ale nie jest porywający. Także jeżeli coś, to tropikalne, ten jest super. Jest dużo super zapachów, ale ten kwiatowy jakiś taki, nie moje nuty, może ja nie lubię takich kwiatowych, tylko właśnie ja jestem owocówka, już nieraz o tym opowiadałam. Dalej niech będzie ciało, a co tam? Żel pod prysznic skończyłam, Nivea Free Time Shower Cream z karambolą. Zapach tego jest powalający, jest naprawdę cudowny. Karambola w kosmetykach to jest właśnie coś mojego, bo są owoce. Nie wysuszał, nie nawilżał jakoś wybitnie, no ale był ok, nie, krzywdy nie zrobił, myć mył, jest spoko i dla zapachu pewnie jeszcze kiedyś do niego wrócę. A teraz używam Dove Go Fresh. To jest śliwka i sakura blossom, czyli kwiat wiśni. Już mnie nauczyliście, już wiem, co to jest sakura. Dove jak zwykle mój ulubieniec, bo mocno nawilżający, pięknie pachnący, tak, o takiej kremowej konsystencji, także ja jestem jak najbardziej na tak i zawsze co jakiś czas odchodzę od Dove na rzecz wypróbowania czegoś innego, ale Dove zawsze u mnie królować będzie i dobrze o tym wiecie. O, nawet tu widzę. Ktoś ostatnio napisał, a nie pokazuj takich mydeł, past, żeli pod prysznic w dęku. A właśnie mi się wydaje, że to jest jedyna okazja, kiedy ja na swoim kanale mogę takie pierdółki codziennego użytku pokazać. No bo gdzie indziej, jak nie w dęku. Skończone, pokazuję, mówię, wywalam. No a takich rzeczy też się używa. Pasta do zębów, mydło do rąk, to też są rzeczy,
o których warto znać opinię, żeby nie naciąć się jakiegoś, na jakiegoś konkretnego bubla. Dove, tak samo do rąk jest genialne. Ja mam Fine Silk, miałam, skończyłam, było spoko. No i teraz Nivea, ale to śmiesznie wszystko na zmianę powychodziło. Cashmere Moments, to też jest ładne i bardzo długo zapach na rękach po obu tych mydłach zostaje. Ja właśnie kupuję zawsze albo Dove, albo Nivea. U nas takie coś kosztuje euro 50, więc majątek to nie jest. No i czegoś takiego używam. Jakbyście spotkali, to oba są fajne, o w ten sposób. No i dajcie mi znać właśnie, czy takie bardzo podstawowe rzeczy pokazywać w denku. Dalej mam równie podstawową rzecz, Sure, czyli Rexone po polsku, tak to Rexona po polsku. Tu miałam Clear Aqua i ja jestem fanką, wielką fanką od wielu lat Rexony właśnie, bo ona jakby jedyna daje mi pewność, że nic mi się nie stanie. Czyli zapewnia mnie o... o suchych paszkach. Boże. Ale co chciałam powiedzieć? I zawsze pokazywałam w denku Rexonę i zaraz wyciągałam kolejną, a dzisiaj jest inaczej, bo używam Garnier Mineral Protection 5 i powiem wam, że jest naprawdę spoko, bo nie mam tego uczucia dyskomfortu. Nie wiem też, czy to jest to, że zmieniłam klimat, że tu jest w Irlandii inny klimat i na przykład w Polsce potrafiłam się pocić trochę szybciej i mniej dezodorantów na mnie działało, czy faktycznie Garnier jest tak dobry, bo naprawdę ja nie odczuwam dyskomfortu i działa tak samo prawie jak Rexona, także jestem mile pozytywnie zaskoczona, bardzo na tak. No i tyle. I w sumie ja naprawdę myślałam, że to tylko Rexona, a tu się okazuje, że taki Garnier też się spisał i też dał sobie radę z moimi pachami. Boże, jak to brzmi. Dobra, może już więcej dezodorantów pokazywać nie będę, antyperspirantów. A przejdę do nawilżania ciała. Tu mam Liren Dermo Program, głębokie nawilżenie, mleczko, skóra sucha i normalna. Jak wiecie, u mnie zawsze wszystko musi być rozcięte i wygrzebane do ostatniej kropli. Taka oszczędna jestem. No szkoda wyrzucać, bo później się okazuje, że to już nic nie leci, rozcinamy, a tu jeszcze na dwa użycia jest. W każdym razie mleczko faktycznie bardzo ładnie nawilżało ciało, bardzo szybko się wchłaniało, było bardzo przyjemne, do skóry suchej i normalnej. Moja jest raczej normalna, sucha na pewno nie jest. To dla mnie było świetne, mięciutkie, nawilżone, szybko się wchłaniało, więc nie przyklejało się ani do szlafroka, ani do piżamki, ani do ciuchów, ani do niczego innego takiego. Bardzo ładnie pachniało, także jak najbardziej na plus. Jeżeli nie lubicie jakichś takich gęstych maseł, a szukacie czegoś, co dobrze nawilża, to ten produkt z Liren się sprawdzi. Tu jeszcze mi została taka maluteńka kapeczka do dzisiaj, na dzisiaj do wydrapania. No i następne w kolejce już czeka. To wam pokazywałam już jakiś czas temu w holu, no już trochę dawno. Ale no, ja zawsze wykańczam jedno i dopiero otwieram drugie. No i to jest ziaja kozie mleko, mleczna regeneracja. No i zobaczymy, dużo bardzo dobrych opinii słyszałam i mam nadzieję, że u mnie będzie to samo. Także ziaja zaraz idzie w ruch. Następna rzecz to płyn do demakijażu, Garnier Micellar Cleansing Water. Kupiłam go, jak tutaj się przeprowadziłam, tę butelkę i dopiero po 3,5-4 miesiącach mi się skończyła. Używam prawie codziennie, nie codziennie, ale prawie. Tak, to ten płyn micelarny jest dla mnie genialny. Zmywa wszystko, z całym moim makijażem sobie radzi. Nie pachnie, nie podrażnia. Jest po prostu idealny, a do tego nie jest drogi. Ma dużą butlę, 400 ml. W P&A-u, czyli w Primarku, kosztuje 3,80 w Butsie. Ponad 4,80 jest dużo droższy, także jeżeli tutaj mieszkacie, to sprawdźcie w Primani właśnie cenę tego. Hipoalergiczny i u mnie jest, sprawdza się genialnie, no dlatego nie zastanawiałam się nawet nad innym płynem micelarnym. Poszłam po kolejny i jestem jak najbardziej zadowolona z kolejnej butelki także. Zmywacz do paznokci. Mówiłam wam, że się złoszczę na ten Acetone Free z Bootsa i on faktycznie był taki
kurde, no mógłby być tak silniejszy, lepiej działać, a ten tak jakiś pitu-pitu, trzeba było się tak namęczyć, naskrobać, żeby te paznokcie zmyć. Na przykład jakbym nie nosiłam nic brokatowego, ale podejrzewam, że jakbym nosiła coś brokatowego, to przeżywałabym katorgę. Ciężka sprawa. I nie chciałam do niego, oj przepraszam, i nie chciałam do niego wracać, dlatego kupiłam coś nowego. To coś nowego, w ogóle to jest dla mnie totalna nowość. Ja myślałam, bo ja poszłam do takiego Euro Gianta i tam był wow, zmywacz za euro 50, więc mówię tak, wypróbuję, wezmę, najwyżej kupię inny, trudno, przepuszczę euro 50, majątek, szaleństwo, na bogato. W każdym razie kupiłam to i byłam prawie pewna, tak, pewna byłam nawet, że to jest zmywacz taki w gąbce, wiecie, że wsadzacie palce i on tam wam chwilę siedzi, wchłania i na tej gąbce wszystko zostaje. A nie, to jest, słuchajcie, jeszcze wyższa szkoła jazdy, że tu się wsadza palucha i on ma tutaj takie śmieszne sprężynki, gąbeczki, coś takiego bardzo, bardzo dziwnego. Wsadzamy tego palucha, chwilę go tam trzymamy, obracamy oto coś i nagle wyciągamy palca, który nie ma na sobie lakieru. To jest naprawdę ekstra. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Bardzo szybko zmywa. Może to, podejrzewam, wysuszać, no bo chwilę trzeba w tym palucha podtrzymać, ale ogólnie w życiu takiego wynalazku nie widziałam i jestem naprawdę bardzo zszokowana i pozytywnie zaskoczona, bo bardzo dobrze zmywa. Co prawda z czerwonym był trochę problem, ale z takimi neutralnymi bardziej kolorami, no mega. Co to jest? Quick Compact and coś, ale to się nazywa Twist and Out. Twist and out. No bo tam robisz twista i wyciągasz. Dokładnie tak. Także nawet bardzo ciekawa sprawa. Tak, już zmierzam do końca. Rzeczy bez następców, a potem już tylko jedna kolorówka. Palmer's for stretch marks, czyli na rozstępy. No, fajny, skoncentrowany, gęsty krem, który ładnie nawilżał skórę, ale z rozstępami zbytnio nie walczył. Leciuteńko je maskował, ale ja już drugi raz do tego kremu nie wrócę. Krem nie ma raczej takich kremów ekstra, które pozbędziemy się dzięki którym rozstępów, ale no nie wiem. Ten nie był powalający, więc ja już się na niego nie skuszę. Dalej Moisturizing Body Oil. Tu miałam taką bardzo małą wersję olejku do nawilżania ciała, który z kolei był świetny i może jeszcze się na niego skuszę, bo mimo że był olejem, to bardzo szybko się wchłaniał, praktycznie momentalnie, utrzymywał na skórze bardzo, bardzo długo zapach właśnie taki kakaowy, przyjemny i genialnie nawilżał. Także jak na olej, widzicie, a to jest fast absorbing, czyli szybko absorbujący się i właśnie taki był. Czyli jeżeli szukacie czegoś bardzo mocnego do nawilżenia i jednocześnie co się szybko wchłonie, to jak najbardziej to jest ciekawe. Takiego użyję słowa. Maseczka do stóp Perfekta. Kiedyś się zastanawiałam, z jakiej to było firmy. Perfekta spa maska serum do stóp, domowy pedikir. To jest bardzo fajna sprawa. Stópki po tym są genialne. Ja zawsze tą swoją tarką z Soap and Glory najpierw robię te stopy. To kupiłam oczywiście w Polsce. I robimy sobie peeling stóp, który jest bardzo fajny, ładnie stopy peelinguje, a później nakładamy maskę do stóp, która ma się nam wchłonąć w te stopy i one są bardzo miękkie, przyjemne. I tyle. I jak macie to. I nie jest to drogie, więc jeżeli wasze stopy potrzebują jakiejś tam regeneracji dodatkowej, to ja bardzo serdecznie to polecam. I co? A, i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to podkład Rimmel Match Perfection z Rimmela.
Jeden z moich naprawdę ogromnych, ogromnych ulubieńców. Miałam butelek kilka i na pewno jeszcze do niego wrócę, ale chcę troszeczkę pokończyć to, co mam w szufladzie w danej chwili, żeby nie kupować kolejnego. Bardzo jasny, jak na drogeryjny podkład. Tak, jasny jest, tak, stosunkowo. Na przykład Bourjois Healthy Mix, którego teraz używam. One w butelce mogą wyglądać podobnie, ale na twarzy ten jest dużo jaśniejszy. Ja mam w kolorze 101, czyli najjaśniejszym. Lekkie krycie, zero efektu maski. Bardzo fajny efekt, który ja lubię. Taki neutralny, naturalny, ale nie taki maksymalnie matowy, tylko właśnie taki rozświetlony i ożywczy. Na dole podrzucę Wam test tego podkładu, żebyście sobie mogli zobaczyć, co i jak. No a teraz używam tak namiętnie, żeby wykończyć, Healthy Mix Bourjois. Jest ok, ja go bardzo lubię, jest ok. No i tutaj mam przelane do takiego słoiczka krem Under 20, krem... O, i też go uwielbiam, oba są super. Strasznie mi się plącze język, a to pewnie dlatego, że dawno nie siedziałam przed kamerą i nie nagrywałam, bo tak nagrywam na zapas, potem mam długą przerwę, potem znowu siadam przed kamerą. No niestety inaczej się nie da, także troszkę mi się język pląta, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że znaleźliście dla siebie coś fajnego, coś ciekawego. Filmik Wam się podobał i przydał. Tyle, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za niedługo.